Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to trzy nawrócenia. Dlaczego aż trzy nawrócenia? Ponieważ yy, myślę, że jest to ważne szczególnie dla osób, które świadome są tego, że się nawróciły. Tak? Czyli, że nastąpiła jakaś zmiana w ich życiu, że zaczynają uświadamiać sobie, że ich życie przed nawróceniem może nawet, jeżeli byli osobami wierzącymi, może nawet chodzili do kościoła, natomiast w życiu codziennym przykazania Pana, Boże, Pana Boga, przekazania Boże, czy nauki Jezusa Chrystusa, tak naprawdę nie wpływały na nich. Podejmowali decyzje zupełnie tak, jakby Boga nie było. I teraz coś nastąpiło w ich życiu, nawrócili się. Nastąpiło to pierwsze nawrócenie. I może po jakimś czasie zaczynają zbliżać się właśnie do tego, co, czym jest drugie nawrócenie, które może sprawiać wiele kłopotów, jeżeli nie wie się o tym, że ono, po pierwsze, istnieje, że jest takie drugie nawrócenie, po drugie, że no właśnie człowiek podczas tego drugiego nawrócenia często zmaga się z tymi samymi pokusami, z tymi samymi grzechami, co przed nawróceniem, albo zaczyna doskwierać mu zniechęceniem ulubiona broń szatana, już to wielokrotnie mówiłem na tym kanale, że zniechęcenie jest no, właśnie taką mocną bronią szatana, dzięki której zwalcza on bardzo wiele osób, które chciałyby tak naprawdę się nawrócić i zostać nawrócone, dojść do tego trzeciego nawrócenia, czyli takiej jedności z Bogiem, która powoduje to, że już nie wracamy do tego życia. Jak to Pan Jezus powiedział, kiedy złapiecie za pług... Tak jak dawniej był ten pług, kiedy szło się za koniem i był jeden pług z jedną skibą, trzymało się go dwiema rękami i człowiek miał się już nie oglądać za siebie. Miał już nie wracać do tego swojego życia sprzed nawrócenia. Jest to bardzo ciężkie. Potrzeba tutaj wiele mądrości, cierpliwości, modlitwy i współpracy z łaską Bożą. Ta łaska Boża jest, ale potrzeba współpracy. I właśnie dlatego w te kilka minut chciałem omówić... Jest taka książka... Reginalda czy Reginalda Garigula Grange, Reginald Garigula Grange. Może ja napiszę w komentarzu do tego filmiku, jak to dokładnie się e, pisze. Przełamać duchowy kryzys albo trzy nawrócenia. Galigura Grange był promotorem pracy doktorskiej Karola Wojtyły, kiedy on studiował w Rzymie. Nawet skrytykował trochę tą pracą doktorską, jeżeli chodzi o styl, ponieważ, jak wiecie, Jan Paweł II pisał bardzo długie zdania, które mogły zajmować pół strony. Galigura Grange nie lubił tego, natomiast na pewno nie zdawał sobie sprawy, że krytykuje w pewien sposób przyszłego. Nie tylko papieża, ale jednego chyba z największych papieży w historii. Mamy wobec niego wielki dług wdzięczności, chociażby za to, że pozostał wierny, chociażby za jego rutynę modlitewną, za jego dyscyplinę, za całkowite oddanie się Jezusowi Chrystusowi. Jest pewnie niedoścignionym przykładem dla wielu z nas. Gallegura Grange w tej książce pisze, i wiem, że ona nie jest najłatwiejszą książką do przeczytania i do zrozumienia, ale wiem, że są wśród Słuchaczy tego kanału, osoby, którym nie przeszkadza studiowanie, nie przeszkadza notowanie, nie przeszkadza nawet produkowanie swoich własnych treści na podstawie tego, co tutaj słyszą, co mnie bardzo z jednej strony dziwi, a z drugiej strony cieszy. Także mam nadzieję, że będzie dobry użytek z tego. Galigura Grange pisze. Właśnie o tych, o tych trzech etapach nawrócenia. Bazuje swoje myśli, ponieważ jest Dominikaninem. Może to trzeba będzie dograć. Natomiast miałem tu jakieś problemy techniczne z nowym sprzętem, nowym starym sprzętem. W każdym razie Galigura Grange pisze o tym, że. Korzysta z wiedzy świętego Tomasza Zakwinu jako dominikanin, świętego Jana od Krzyża, czyli karmelity oraz Katarzyny Syjneńskiej, która była mm, dominikanką, ale świecką, taką, która odznaczała się bardziej życiem pokutnym i modlitewnym. Pisze o tym, że życie wewnętrzne, czyli to, co omawialiśmy w twierdze wewnętrznej, czyli nasze życie duchowe, nasza współpraca świadoma z łaską Bożą, jest jedną z rzeczy absolutnie koniecznych do tego, żeby w ogóle przejść przez nawrócenie. Czyli po pierwsze trzeba zadbać o to życie wewnętrzne, trzeba to życie wewnętrzne karmić. Jak każde życie potrzebuje pożywienia, tak samo jak nasze ciało potrzebuje pożywienia, nam potrzebuje jakiegoś ćwiczenia, żeby dobrze funkcjonowało, tak samo życie wewnętrzne potrzebuje ćwiczenia, potrzebuje pożywienia. I zastanawia się nad tą całą istotą życia wewnętrznego. Galigura Grange odrzuca to, co może być znane w religii luterańskiej czy w prostentantyzmie odrzuca to twierdzenie, że łaska Boża czy nasze dobre uczynki tylko przykrywają grzechy śmiertelne w naszym życiu. Galigura Grange przypomina, że. Nasze uczynki, nasze dobro, odwrócenie się w kierunku łaski Bożej, rzeczywiście eliminuje nie tylko nasze grzechy śmiertelne, ale też konsekwencje tych grzechów. Czyli miłość zakrywa wiele grzechów, jak powiedział Jezus Chrystus w Ewangeliach. Cytowane są tutaj słowa, oczywiście. O łasce uświęcającej, które pochodzą od samego Jana chrzciciela. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czyli po pierwsze, musimy uświadomić sobie, że Jezus Chrystus nie tylko jest dawcą łaski, ale jest dawcą łaski, która jest wystarczająca do tego, żeby naprawdę się nawrócić. Mieliśmy, nie wiem, kilka lat temu takie. Hmm, taki błąd myślowy krążący w Kościele katolickim, i oczywiście on pewnie krąży od 2000 lat, i oczywiście będzie krążył aż do końca świata. Niektórzy, żeby mieć dobrą wymówkę, żeby nie nawracać się, żeby nie walczyć z grzechem, będą mówić, że nieważne co robię, i tak jestem grzesznikiem, i tak wrócę do tych samych grzechów, i tak łaska Boża mi nie wystarczy, natomiast mogę być dobrym człowiekiem. Jest to błąd myślowy, jest to przeciwko Ewangelii, jest to nieprawda. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że dziękuję Ci Jezu za to, że umarłeś na krzyżu, natomiast no. I tak się to na nic nie zdało, bo ja i tak będę grzeszył, i tak będę grzesznikiem, także dobrze, że tam wisisz na tym krzyżu. Mam nadzieję, że naprawdę zmartwychwstałeś, natomiast no, nie za bardzo wierzę w tę łaskę. Nie, Jezus Chrystus daje całkowitą łaskę. Bóg jest stworzycielem świata. Naprawdę, uratować jednego człowieka to nie jest tak dużo dla Pana Boga, jak dać łaskę nawrócenia. Natomiast. Przychodzi to tak trudno, ponieważ to my blokujemy łaskę Bożą, ponieważ to my często zamykamy się na łaskę Bożą. Garigula Grange przypomina, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan 1,29 Grzech śmiertelny może być więc zmazany przez właśnie łaskę uświęcającej i nadprzyrodzone cnoty miłości Boga oraz bliźnich, Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, stępują z góry od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Czytamy o tym w liście Świętego Jakuba 1, 17, 18 Łaska Boża jest więc działaniem Boga w nas. I przypominam, to jest właśnie powód naszego pierwszego nawrócenia. Jeżeli jesteście tymi, którzy... Się nawrócili i mówią o tym: jestem nawróconym człowiekiem, jestem nawróconą kobietą, jestem nawróconym mężczyzną. To dlatego, że łaska Boża w końcu dotarła do tego miejsca w Twoim sercu, kiedy Ty potrafiłeś ją przyjąć, ponieważ ona zawsze z nami była, ona zawsze z każdym jest. Natomiast nie każdy łaskę Bożą, Bożą przyjmuje i rozpoznaje w swoim życiu. Ale kiedy już ją zaakceptujemy, to zaczyna czynić w nas cuda. I to jest to pierwsze nawrócenie to pierwsze nawrócenie. Ono często wygląda tak jak miesiąc miodowy w małżeństwie, tak? czy początki kapłaństwa. Wszystko człowiek, po prostu 20 cm nad ziemią. Nic mu się nie może nie udać, wszystko się udaje, człowiek jest uśmiechnięty, radosny, w ogóle nie może sobie wyobrazić, jak to się stało, że on dopiero teraz się nawrócił. Tak, Często tak jest, że kiedy człowiek się nawróci, to sobie po prostu myśli: Jak to jest, że wszyscy ludzie nie są jeszcze nawróceni? Jak to jest, że oni mogą żyć bez Boga? Jak to jest, że ja mogłem, ja mogłam, czy moja rodzina, czy moje nasze małżeństwo mogliśmy żyć bez Boga tak długo. I rzeczywiście człowiek nie, nie wyobraża sobie życia bez Boga, ponieważ dostaje tą początkową łaskę nawrócenia, która oczywiście no, jest y, też obecna w, w życiu, jakbyśmy na przykład spojrzeli na apostołów. Apostołowie mają tą pierwszą łaskę nawrócenia, kiedy Jezus ich woła. Woła ich do siebie i oni zaczynają widzieć cuda, jakie On czyni. Tak samo jak ci, którzy się nawracają, zaczynają cuda widzieć w swoim życiu, zaczynają rozpoznawać, że wszelkie dobro, które stało się udziałem ich, w ich życiu to była, to była praca Boża, to była łaska Boża, to nie, było, to nie byli oni tylko, tylko to był Bóg, który działa w ich życiu, ponieważ On zawsze chce i zawsze błogosławi tym, którzy go kochają i tym, którzy go nie kochają, On zawsze, Jego łaska jest nad nami. W tym, w tym pierwszym nawróceniu towarzyszy nam oczywiście no, uświadomienie sobie, jak bardzo ważne są sakramenty, jak bardzo ważna jest Msza Święta, jak bardzo ważne jest przyjęcie Komunii Świętej, godne, jak bardzo ważna jest spowiedź. To wszystko, co może nie docenialiśmy, co, co było od początku w naszym życiu i po prostu z tego nie korzystaliśmy, po tym pierwszym nawróceniu człowiek sobie zdaje sprawę, że tak, tak, to wszystko jest prawda, wystarczyło tylko to i miało być. Natomiast drugie nawrócenie jest niezbędnym etapem życia chrześcijanina, którzy żyją w prawdzie zgodnie z Ewangelią, ale nie żyją jeszcze w sposób doskonały. Ja tutaj bym powiedział o dwóch rzeczach. Po pierwsze to właśnie to duchowe. Tak? Jan od Krzyża będzie mówił o tym drugim nawróceniu, jakie bierne oczyszczenie zmysłów. Tak? Czyli człowiek będzie powoli zdawał sobie sprawę, że że jego zmysły, tak, także zmysł smaku, dotyku, wzroku, zapachu, węchu, wymagają od człowieka pewnym rzeczy. Lubią bodźce, lubią być karmione te zmysły. I oczywiście Jan od Krzyża będzie mówił o tym, że trzeba je w pewien sposób zagłodzić, po to, żeby wzmocnić te siły duszy. To jest jedna strona medalu, oczywiście to nawrócenie. I Katarzyna Sienieńska będzie mówić, że pierwsze nawrócenie apostołów miało miejsce, gdy Jezus ich powołał, tak jak już mówiłem. Natomiast kiedy powiedział do nich, odtąd będziecie łowić ludzi, a oni poszli za nim, oglądali jego cuda, tak. Natomiast ich drugie nawrócenie nastąpiło po tym, kiedy zaparli się Jezusa Chrystusa. Pod wpływem jezusowego spojrzenia i towarzyszącej mu łaski, nawrócenie Piotra stało się początkiem jego nowego życia. I to było właśnie jego drugie nawrócenie. On najpierw musiał dojść do etapu zaparcia się Jezusa. Mimo iż go widział, mimo iż go znał, mimo iż korzystał z jego obecności, z jego cudów, z jego dobroci, z jego, z jego towarzystwa, to potrafił się go zaprzeć. I tutaj mówiłbym właśnie o tym drugim nawróceniu. Tutaj jest to, czego doświadczają ludzie, którzy się nawrócili, którzy w pewnym momencie zaczynają się zmagać z tymi samymi problemami, z tymi samymi grzechami. Z tą samą osłością na modlitwie zaczynają po raz pierwszy może odczuwać osłość, zaczynają czuć się jak na pustyni. Pan Jezus kiedyś był blisko mnie, Pan Bóg kiedyś był namacalny na mojej modlitwie, teraz nie potrafię w ogóle sobie uświadomić, że jestem w Jego obecności, teraz ta modlitwa staje się jakaś nijaka, teraz znowu jakby nie chce mi się chodzić do kościoła. Teraz znowu szukam jakiegoś, jakiejś ekscytacji, może na mediach społecznościowych, może znowu szukam jakiegoś towarzystwa. Wszystko zaczyna się jakby wymazywać, zaczynamy odsuwać się od Pana Jezusa po raz drugi. I tutaj jest ta wielka pokusa, żeby odejść, żeby wrócić, tak? ta, ta, ta wielka pokusa Piotra, który po tym jak zaparł się Jezusa, po tym jak Jezus umiera, Piotr, Wraca do łowienia ryb, tak? Wraca do swojego poprzedniego życia, tak jakby się to nigdy nie stało, i pewnie gdyby Jezus Chrystus nie wrócił i nie poszedł, Go, nie zabrał z tej łodzi po raz drugi, to Piotr zostałby tam i jakoś sobie to wszystko wytłumaczył, że to był taki epizod w jego życiu, natomiast nie, nie wystarczyło, tak? Ta łaska była niewystarczająca. I rzeczywiście może tak być dla ludzi, którzy przeżywają to, jakby zbliżają się do momentu, kiedy powinni przeżyć drugie nawrócenie. Jest to trudne. Ja, kiedy byłem na tym etapie, to lubiłem sobie powiesić nad moim biurkiem, czy, czy w kaplicy, obraz Jezusa siedzącego na pustyni. Wyglądał mizernie ten Jezus. Siedzi, głowa spuszczona, ręce skrzyżowane na kolanach i po prostu tak jakby się poddał, jakby już... No pustynia, pustynia duchowa. To jest właśnie ten etap, kiedy kończy się miesiąc miodowy, tak? Kończy się miesiąc miodowy w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu, w życiu duchowym. Jezus zabiera cukierki słodycze i oczekuje od nas dorosłości, oczekuje dojrzałości teraz duchowej, oczekuje tego, że przyjdziemy do Niego już nie po cukierki, nie po słodycze, nie po fajne uczucie, tylko przyjdziemy do Niego, ponieważ już wiemy, że bez Niego nasze życie nie ma znaczenia. Że bez Niego nasze życie zmierza do nicości, zmierza do zatracenia, zmierza do tego, że nie wyda żadnego dobrego owocu, że nie uratujemy naszej duszy, nie będziemy zbawieni. On chce, żebyśmy przyszli po prostu teraz, bo wierzymy, już nie czujemy, ale wierzymy. Czysta wiara, tak? I ta wiara będzie się coraz bardziej oczystać, oczyszczać. Jezus będzie nas coraz bardziej prowadził jakby po ciemku, przez pustynię, bez uczuć Ponieważ uczucia mogą narobić nam bardzo wiele problemów, będzie nas z tego wszystkiego oczyszczał, jakby to powiedział Jan od krzyża. Tak, to oczyszczenie zmysłów. Natomiast dla Piotra, właśnie to spojrzenie Jezusa. Czy, czy, czy to spotkanie Jezus z Jezusem po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus przyszedł do niego i powiedział: Piotrze, czy ty mnie kochasz? <grym> I tu stoi Piotr, który dopiero co się zaparł Jezusa, tak uciekał jak nikczemnik, jak, jakby nigdy Jezusa nie widział, w, w, e, e, czyniącego cuda, jakby nigdy nie widział mocy Boże, jakby nigdy nie widział przemienienia na górze Tabor, <grym i zeszła> Mojżesza, Eliasza. Jakby to wszystko nie miało znaczenia. Uciekł, i teraz Jezus przychodzi do niego i mówi: Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Tak, Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham. Wiesz, że Cię kocham wystarczająco. I to jest właśnie to, co trzeba powiedzieć na tym drugim nawróceniu. Panie Jezu, nie wiem, co się dzieje. Nie mam tej mocy, którą myślałem, że mam. Po prostu to wszystko byłeś Ty, to wszystko jesteś Ty. Potrzebuję Twojej pomocy, żeby wytrwać w tym nawróceniu. I tutaj właśnie. Święta Katarzyna Sienieńska, o której pewnie kiedyś opowiem, no niesamowita święta, trudno się z nią utożsamić, powie, że człowiek musi się tutaj zmierzyć z tym, że, że nie robi tego wszystkiego dlatego, żeby mieć korzyść. Oczywiście ostatecznie korzyść jest, ponieważ chcemy się zbawić i każdy o tym wie, nie da się całkowicie oczyszczyć z miłości własnej w tym życiu. Natomiast chodzi o taką korzyść, jakieś przywileje, bo ta miłość nasza jest jeszcze niedoskonała. Albowiem w tej służbie szukamy my własnej korzyści, własnego zadowolenia lub radości, które znajdujemy w Jezusie. A czy Ty wiesz, Jezus mówi do, Kat do Katarzyny, co? Dowodzi, że ich miłość jest niedoskonała. Otóż z chwilą, gdy zostają pozbawieni pociech, Jak we mnie, jakie we mnie znajdowali, już im ta miłość nie wystarcza i nie mogą w niej wytrwać, już im się nie chce iść do kaplicy, już im się nie chce iść do kościoła, bo nie ma tego fajnego uczucia, które było. I tutaj bardzo wiele osób zawraca z drogi nawrócenia, przestrasza się i wraca do tego życia na peryferiach, jakby to powiedziała święta Teresa Zawila. Wychodzą z twierdzy wewnętrznej, wracają do świata, który daje im te uciechy, których chcą, dla zmysłów, natomiast nie ma uciech duchowych. Co może być pobudką do owego drugiego nawrócenia? Zapytuje yy, francuski dominikanin Gary Grange? Przede wszystkim przykazanie miłości Boga i Bliźniego. Chcemy doskonale kochać Boga i Bliźniego. To dlatego zgadzamy się na to drugie nawrócenie. To drugie nawrócenie było przejściem z drogi początkujących na drogę oświecającą. Tutaj właśnie człowiek zaczyna doświadczać, co to znaczy tak naprawdę pójść za Jezusem, co to znaczy dla niego coś ofiarować, co to znaczy dla niego być, co to znaczy dla niego zawalczyć, zaryzykować. No i właśnie apostołowie zrozumieli lepiej tajemnicę odkupienia przepowiedzianą w Starym Testamencie, właśnie wtedy, kiedy ich dusze zostały oczyszczone. Podczas zesłania Ducha Świętego jeszcze bardziej sobie to wszystko y, uświadomili. Trzecie nawrócenie, Możemy opowiedzieć na podstawie właśnie apostołów, było ich najgłębszą duchową przemianą. Dzięki pierwszemu nawróceniu stali się uczniami, podążając za nauką mistrza. Długie nawrócenie pod koniec męki Jezusa pozwoliło im wierzyć, uwierzyć w zmartwychwstanie, a dzięki trzeciemu uzyskali głębokie wewnętrzne przekonanie, że gotowi są cierpieć dla imienia Jezus. Pamiętacie? Apostołowie, po zesłaniu Ducha Świętego, zapoczątkowuje się nowy kościół. Kościół katolicki, tak, ten powszechny, uniwersalny, i apostołowie idą głosić Ewangelię i zaczynają umierać za Jezusa Chrystusa. Już niczego się nie boją, już nie są przestraszeni, już nie szukają własnych korzyści, chcą wszystko zrobić dla Niego, tak? La Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie to trzecie nawrócenie. Kiedy człowiek dochodzi do takiego spokoju wewnętrznego, kiedy już nie czuje tego napięcia, że to musi zrobić tam, to musi zrobić nie. Jakby to święta Teresa Zawila powiedziała w czwartej komnacie twierdzy wewnętrznej, tutaj już ten strumień, ta, ta, ta fontanna życia duchowego napełniana jest przez Pana Boga. Człowiek już jest spokojniejszy. Człowiek zaczyna patrzeć też na swoje drugie nawrócenia i sobie zastanawia, czy nie przesadzałem tam z postami czasami, czy nie przesadzałem z tym, że cała moja rodzina po prostu dostawała świra, bo mama czy tata mieli nie wiadomo jakie posty, zmuszali nas do nie wiadomo jakiego poświęcenia i czasami rzeczywiście przesadzali, bo nie mieli dobrego kierownika duchowego, bo może nie wiedzieli, co robią. Natomiast w trzecim nawróceniu człowiek już wchodzi w taką komunię z Bogiem, że już nie szuka własnego celu. Już chce po prostu tylko służyć Bogu, czynić Jego wolę, Zbawić swoją duszę. Trzecie nawrócenie powinno się wydarzyć także w duszy każdego chrześcijanina. O tym mówiła też święta Teresa, że jak wiele osób doszłoby do tej szóstej komnaty, siódmej komnaty twierdzy wewnętrznej, do tego ślubu z Panem Bogiem, gdyby nie bali się stracić czegoś w tym życiu. Musi nastąpić wtedy, jak nauczą święty Krzyża, zupełne oczyszczenie umysłu. Na początku wydaje się, jakby Bóg ogołacał duszę zamiast mu bogacać, i tego się ludzie boją. Wydaje im się, że wszystko stracą, a nic nie dostaną w zamian. No nie, może jest tak, że wszystko stracimy, ale wszystko dostaniemy w zamian to samo, co straciliśmy, ale na nowo już w Jezusie Chrystusie, i to jest właśnie piękne, to jest niesamowite. Także zapraszam do tego, żeby przeczytać tę książkę: tak? trzy nawrócenia e Reginalda Garigula Grange. Żeby pomyśleć o swoim własnym nawróceniu, żeby pomyśleć o zniechęceniu na pewno, bo wszyscy to gdzieś tam przeżywamy, i żeby podziękować Bogu za to, że Jego łaska wystarczy. Szczęść Boże, niech Was Bóg błogosławi. Pozdrawiam ze słonecznej Georgii w Stanach Zjednoczonych. Szczęść Boże.